Dobra, idę, pa! Przepraszam, czy się zabiorę z panem do rezerwatu Buków? Tak, proszę siadać. Dobra, to pan wyjedzie. Dobry. Dzień dobry. No to ahoj, przygodo. Dokładnie. Rozpoczynamy naszą przygodę na ziemi lubuskiej. Jutro mamy plany zaliczyć Park Narodowy Ujście Warty, ale dzisiaj rozgrzeweczka. Oto mój lokalny przewodnik, znany traper i miłośnik przyrody i bushcraftu. To chyba dźwięki, żeby zapiąć pasy. No. No dobra. A wiadomo, BHP i PPOS. Podstawą. Najważniejsze, zwłaszcza na kolei. Dzisiaj jedziemy do rezerwatu Buków. Tak jest. Co to jest za miejscowość? Zdroisk, bo to jest Buki Zdroiskie. Tak się nazywa rezerwat. Dobra. Chcemy tam troszeczkę pobuszować, zobaczyć jak to wygląda. Nigdy nie byłem w tamtych terenach. Więc ahoj, przygodą. Orientujesz się, Nathan, jak nazywa się to jeziorko? To jeziorko. A, zaraz, telefon do przyjaciela, tak? Tak, Władziu. Czekaj. To Wełmino. Wełmino? No, chyba tak. Bo to jest jedyne jezioro, które tutaj... Chodź, zejdziemy tutaj w dół. Aha. Co z tym zrobimy? No zabierzemy. W myśl zasady, że śmieci... W myśl zasady, że śmieci nie są nasze, ale ziemia jest nasza. Otóż to. No, ładnie tu może być latem. Pięknie. No i powoli weszliśmy do rezerwatu Buków. Słychać kruki latające nad nami. No i proszę o to, jaki piękny egzemplarz. Naprawdę robi wrażenie. Buki również bardzo mi się podobają, zważywszy, że na Podlasiu prawie nie występują. Nie ma u nas takich lasów bukowych. Ahoj! Tam jest mój przyjaciel. I zarazem przewodnik po tych terenach. Taki gorzowski Winnetou. A tutaj jak na rezerwat przystało, śmierć buka. Został złamany w wyniku jakiejś wichury. Widać to po tym. Poległ. I takie potężne, piękne, majestatyczne drzewo tutaj spoczywa. No i przypuszczalnie będzie jeszcze bardzo długo się rozkładało. Tam w dole jest strumyk. Idziemy w stronę tego strumyka.
Ty, to niezłe jest zakole tej rzeczki, nie? Pięknie. Zobacz, jaka to jest super skarb. Musi być tutaj przepięknie wiosną, gdy mnóstwo ptaków śpiewa. Mhm. Tu masz kalimat. Nie, ale mimo wszystko nam będzie mokra. Jak zakręciłem. Zawykowałeś ten teren. To chyba z tej radości, że na ciebie przyjechałem, bo tak to zwykle nie zakręcam. Ja za wszystko na jerbę wziąłem, a sobie jerby nie wziąłem. No i to jest mój błąd. O, proszę się częstować, czekoladka, ciasteczka. No to z przyjemnością w pierwszej kolejności. Wiesz co? Poczęstuję się ciasteczkiem maślanym. Lituś. Wczoraj próbowałem to ciasteczko i wiem, że twoja żona jest mistrzynią w robieniu takich ciasteczek. Ależ oczywiście. W związku z tym można jej poświęcić ten wypad dzisiejszy. Zadedykować. Zadedykować nasz spacer do Bukowego Lasu. Otóż to. Dobra, wiesz co? Wyłączę kamerę. Dobra. Bo to cały czas się nagrywa. Aha. I zajmuje mi kartę pamięci. To źle, to bardzo źle. To by mogło się nagrywać, ale pod warunkiem, żeby nie zajmowało karty pamięci. Tego miejsca na karcie pamięci. Krucha z cukrem. Natan, tak. Widzę, że jesteś bardzo zajęty, ponieważ siedzisz i myślisz. A co robisz? Jeśli ale jeszcze powiem ci, Witku, że ponieważ posiadam podzielność uwagi, to oprócz tego, że siedzę i myślę, to jeszcze gryzę. A. Człowiek orkiestra. A co robisz, jeśli masz wolny czas? Wtedy tylko siedzisz, tak? To ja tak lub samo. Leżę. Yeah.